Cześć, witajcie na kanale Rafik85 Games. Dzisiaj postaram się przez 60 minut pobyć na nastawni w Katowicach. Za dużo rozmów prawdopodobnie nie będę prowadził, bo będę się raczej skupiał na prowadzeniu ruchu na ów stacji. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Więc zacznijmy. Gdzie to jest? Graj. Jestem na, chociaż teraz to nieważne, na jakim serwerze. Mało istotne. Jak się wczyta. Dobrze. Jesteśmy na nastawni. Zobaczmy, co my tu mamy. Tam mamy jakiś pociąg. Teraz tak, mamy godzinkę. Która jest godzinka? 12:22. Czyli tak. Teraz zobaczmy tu, co my tu mamy. Tu nic nie ma. Tak? Nie, tutaj stoi. 62, 90, 16. No. Tak się zastanawiam, czy właściwie mi kartki nie będą potrzebne jednak. A tego nie przygotowałem sobie. Na wszelki wypadek. Zobaczmy. Czyli tak, tu mamy 62, 90, 62, 90, 16. Ten to pojechał. Tu nam stoi pociąg 44, 344 i to jest peron trzeci. Peron trzeci i tor czwarty. Dobrze. Powyżej mamy pociąg 40172 i on jest przy peronie numer 2. Na torze numer 3. Dobre, to jest tyle, co tu widać. To jest tor wyłączony. Dobra. Teraz tak. Patrzymy tu. 62, 90, 16. To jest to. 16, 12, 28. Co to za pociąg w ogóle? Aha, to jest. OK. 28, to jest on później. 44, 343. Czyli tak, to jest 343, 139 linia numer linii kolejowej. I on rusza 24, czyli już powinien ruszyć. Dobra, to rusz, zobaczmy. Peron trzeci, czyli peron to jest ten. 139 to jest nie ten kierunek, to jest tu. Czyli tu musi jechać. Tu. Zobaczmy. Tak. Tu jest prosto. Teraz tak. I tu. Tu. Tak. Jest podane, dobra. Ruszaj. Droga podana. Robimy od razu tu. Czyli to. Godzina przejazdu. No w sumie odjazdu powinienem zaznaczyć, no ale dobra. To jest kierunek Rynów. Rynu, czyli tu pociąg odjechał o 4-4-3-4-3. Wyślij. Dobra, mamy tego odfajkowanego. Teraz dalej. Kolejny pociąg. Trochę to wyprawimy, będziemy mieli więcej spokoju. 40-172. 23 tu już jest opóźniony.
I to jest kierunek numer jeden. Dobra, to wypuszczamy od razu tego. Kierunek numer jeden, czyli tak, to musi być. Nie tu. Tu musimy przełożyć zwrotnicę. Tu i prosto. Dobra. Wypuszczamy go. Jest opóźniony, więc. 72, zobaczmy. Ruszył. Dobra. Zgadza się, zgadza się. Też go to sobie odznaczymy. Czyli to. I teraz zrobimy godzina odjazdu. Zapisano. Zawiadomimy nastawnię sąsiednią, czyli to jest w zawodzie z tego co pamiętam. Aha. Rynów, Katowice nie. Dobra, to. Pociąg odjechał o. To jest numer 40172. Okej. Okay. 27, to teraz tak. Ten ma gdzie lecieć? Też na numer 1. Aha, ciekawie. Jedynka. Co mnie tu oczywiście zapisze. I teraz tak, ten pociąg. Mamy tu przebieg, dobra. To go tu sobie wpuścimy. O, nawet tędy. Dobra, nie ma sprawy. I na jedynkę. Jak to jest przebieg puszczony? Tu, prosto. Tu. I tu by trzeba było. Okej. I tu. Jeszcze raz. Tu. I tu. Okej, spoko. Tu możemy przebieg też puścić. Tu się zwolni nam odcinek. To go puścimy. Dobra, tego 62, 90, 16. Od razu sobie tu weźmiemy, jako że przyjechał. Przezaznaczyłem? Tak, dobrze. 28 będzie miał znowu minutę opóźnienia. A to jest towarowy ZNE, czyli naprawczy taki. No i dobra. Coś tu nam czeka? Czeka nam. 40-123. 40-123. Zobaczmy teraz. 40-123 ma wjechać na peron trzeci, tor drugi. No dobra. Peron trzeci, tor drugi. Gdzie my to mamy? Peron trzeci, tor drugi, czyli tu. Czyli tak, tu musimy przełożyć zwrotnicę. Przekładajże się. Jest. Tu. I teraz tak, tu trzeba podziałać. Czy ja tu tam z tej strony? Aha, fajnie. Teraz jestem. Czyli tu muszę dać. W sumie dobrze, tu jest, tu. Czyli to jednak przełożymy. I to też przełożymy. Nie przełożymy. Nie to. To do góry. To do góry. Dobra, to wpuścimy. O, właśnie, już ten nam przelatuje. No tam trochę postoisz jeszcze, kolego. Zaś cię wypuszczę. Jak ten mi wjedzie. Co my tu dalej będziemy mieli? 14, 21 do Wicependolino będzie do Katowic.
99 na godzinę teraz jedzie. Gdzie on w ogóle? A, dobra, i tu się widzę, pojawiało. Dobra. Okej. Czy ja tutaj... Jeszcze nie mogę zwolnić. A dobra, tu już jest. Jest, dobra. I teraz tak. To dobrze przełożę, źle przełożę oczywiście. Tu na wprost. Teraz tak, tu. I tu. Jest. I zielone, dobra. Czyli teraz tak, 62, 90, 16. Odjechał o 62, 90, 16. Myśli. Dobra, mamy załatwione. Czyli to 40, 123 teraz. Jeszcze 40, godzina przyjazdu. Dobra. Co tu nam stoi? 41, 24. 41,24. Dobra, 2,1. 2. Peron drugi. Gdzie ten peron drugi tu jest? 1. Czy on ma tu wjechać? To musimy wyprostować. To musimy też wyprostować. Który to jest? To jest to? Czy to jest to? To jest to. A tu. Peron drugi i tor pierwszy, czyli tu musimy zrobić tak. Tu musi... to ma być też na prost. Dobra. Puszczamy. Okej. Okay. Ten leci. Dalej. Co my tu mamy? 40-123, on leci na 139, z tego co pamiętam, czyli leci tu. To możemy to zrobić w sumie w ten sposób. Tu. I tu, ok. Tylko której on... 40-123. Godzina przyjazdu 12:36. To za 2 minuty odjeżdża. Dobra. Dobra, to odjeżdża. Spoko. I tu nam chyba coś. Coś czuję, że przyjeżdża, tak? Jaki to jest semafor? O. 42 942 42 944 944 to jest czwarty tor ósmy, czwarty tor ósmy, czyli tu na wprost. Dobra, tu. Na tor 10. Dobra, nie ma z problemu. Mały błąd, ale nic się nie stało. Peron jest ten sam. Tor tylko się zmienił. Dla kwestii wyjaśnienia korzystam też na oddzielnym ekranie z podobnego panelu jak ten. 41 to jest o której? 12:40. Dobra. A, to ja sobie to jeszcze przy okazji zapiszę. 40, 40, 40, gdzie to było? 41, 24, 12, 40, kierunek 1, tor,
linia kolejowa numer 1. Co ja tu jeszcze mam? 42 944. 40 to jest to. Zapisane mam. 41 24. To mam zapisane. A tu jest 40 123. Dobra. 40 123. Odjeżdża 36, czyli już powinien odjechać w kierunku linii 139. Czyli tak, czy ja mam tutaj już ustawione? Nie mam ustawione, to jest chyba ten. Ustawię się. A dobrze puszczę? Dobrze puszczę. Tylko puszczamy. Spoko. Dobra, tu sobie od razu zrobię, że 40-123 odjechał. Linia 139 to jest linia na Brynów, czyli tu. Pociąg odjechał o. I tu jest 40-123. Wyślij. Dobra, mamy o. Wykonane. Teraz tak, tu coś nam przyjechało. 14.21. A 14.21 to jest tu. Peron pierwszy, tor siódmy. Peron pierwszy, tor siódmy, czyli tu. To tu musimy zrobić tak. A, tu puszczone, dobra, możemy go puszczać. I tu, dobra. Teraz tak. 944. On ma odjazd 12.43. 12.43. W kierunku linii numer 1. Dobra, 40 to jest 41.24, czyli ten. 24, tak? 12.40, też linia numer 1. To możemy tu sobie przygotować od razu. Nawet możemy tu już dać mu. I teraz tak. Możemy ustawić. I możemy puścić iż. I tu. Zaraz odjedzie. No ten 43. 43. Dobra. Tu jest na wprost. Tu, tu, tu. I wtedy ten tylko się przemienia. I będzie już tam przejazd. A te pendolino nam wjeżdża. No i luks. Dobra, i pendolino nam odjechało, 40 po jest, jak najbardziej. Więc sobie od razu tutaj zrobimy. 24. Robimy tak. Znaczyłem, że przyjechało. To jest raz. I teraz tu. W zawodzie. Tak. Pociąg odjechał. Oj, to jest o numerze 4124. To jest 1. I 1421. 1421. Przyjazd. Ok. Załatwione. Temu jeszcze na razie nie daję. Chodzi mi o tego.
14:21, to jeszcze zobaczmy. 14:21 ma odjazd 12:46. 12:46. Na linię numer 137. 137. 40 to za 5 minut. Zobaczmy, gdzie tu jest linia 137. To jest ta linia. Czyli tak, tu jest ustawione. Tu jest ustawione. Kwestia jest tylko. To jest za to, to jest za to. To jest chyba za to. Dobra, i mamy to zrobione. Sosnowiec, Sosnowiec, Katowice, Zawodzie. Wyjazd podany 24939. No dobra, taki widzę tu będzie. 24 939. Tego mogę wykreślić. 43 to zaraz będzie. Wyjazd, no to już mu tu świecimy. I przełóżmy. Nie to. Tu. Dobra. I świecimy mu całą trasę. Aha. Dobra. Tu do przypomnienia to 14, to 46 po. To już mamy załatwione. Teraz tak, 24 939. Jest tak, trzeci na tor czwarty. 12:53 odjeżdża na linię numer 139. Dobra. Zobaczmy. Jeszcze mi się tu nie pojawił. Więc tak, 42944. Pociąg odjechał o 4:02944. Okej. To możemy od razu sobie tu z karteczki wykreślić. 944, czyli to jest to. Też nie zrobiłem tak jak trzeba. No i dobra. Naprawione. Tu nie mamy nic. A tu nam czeka skład pod semaforem O. To jest 406 74. Zobaczmy, co to jest. Okej, to wjeżdża na czwarty 10 i odjeżdża na 153. Czyż po oni. Aha, dobra, 53 i też linia numer 1. Okej. Chyba nawet mamy ustawione, tak? 10. Tu. O, dokładnie. 40 to teraz ten pewnie powinien już wyjeżdżać. Okej. To jest 14:21. To jest kierunek Katowice Towarowe. Katowice Towarowe. Pociąg odjechał o 14:21. Wyślij, od razu tu załatwmy sprawę. Pociąg odjechał. Dobra. No tu jest 406,74. 406, czyli to. Pociąg przyjechał. Tak. 46, 14:21, dobra, czyli to pojechało. Czternaście dwadzieścia jeden, no rusza, dobra.
53. Oba pociągi. Który? On mi tu jeszcze nie przyjechał, widzę. Jeden. Bynajmniej ten 406.74 będzie jechał 12.53 na tor numer 1. Czyli tu też mam praktycznie wszystko już ustawione. Tu, nawet już w tym momencie. Przygotowane. Powtarzam, dobra, ja sobie to zamknę, bo za dużo to jest informacji. Sosnowiec 41-24, czyli ten już wyjechał ze Sosnowca. Rynów 43-344. Okej. Okay. Zapiszę 43, 344. I to jest tak. Peron czwarty. Na tor ósmy. OK. I on wyjeżdża 12.58. 12.58 w kierunku. W kierunku linii 138. Dobrze mówię? 344, czyli to jest to. Tak, dobrze mówię. Dobra, i co tu my mamy? 24939. Tor trzeci, peron trzeci, tor czwarty. Peron trzeci, tor czwarty, peron trzeci. Czyli mamy tu, tor czwarty, czyli jest tu. Tu. Teraz tak, to musimy przełożyć. Teraz tak, to. Dobrze jest. To jedziesz. A, tu już widzę kolejny skład. To ten pewnie na tor ósmy. O. 344, tak. Na tor ósmy, czyli tu musimy przemienić tą zwrotnicę. No. Czemu się nie przekładasz? Okej, spoko. Puścimy. Okej. I dalej go musimy puścić. Dobra, i teraz tak, to było przygotowane. Czyli tak, tu. Jest tu. Nie tak. To ma być na wprost. 53, czyli za 3 minuty. Jeżeli chodzi o oświecenie semaforów, to na tej stacji raczej tak od razu zawczasu dużym wyprzedzeniem nie ma czego robić, bo możemy przez takie działanie się nadziać, że tak to nazwę. I teraz tak. Mamy trzy składy, czyli tak, jest to 74, on jest odjeżdża 53. Tak. Zgadza się. Powyżej mamy skład 344 końcówka. On odjeżdża 58. Coś, jedną rzecz chcę zobaczyć.
to jest dobry kierunek. 344. Tak, dobrze jest. Okej. Czyli co? On przyjechał z tej strony i jedzie w tamtą stronę. A. Okej. Ciekawe. I na górze mamy 24939. I on jedzie na kierunek 139. Czyli jedzie tu. A, czyli tak, tu musimy robić w ten sposób rozjazd. Tu również. Teraz tu. To będzie chyba w ten deseń. Tu, 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 tu. Okej, dobra. 50, dobra, tu już możemy tak to ustanowić. I 53 na 10, czyli ten. O, tu nic nie mamy. Od razu tu. Dobra, zobaczmy. Czyli tak, 53, 939. Aha. Musimy poprawić. Od razu. Czyli ten teoretycznie idzie w tamtą stronę, jak rozumiem. Też nie wygląda mi tu na to, żeby on miał jechać w tamtą stronę. Dobra, ruszył. 406, 74. Czyli to odjechał o. To jest 406, 74. Jeśli. I teraz dalej. I odjechać powinien też 24 900. To w jakimś kierunku? Brynów. A, Brynów. Pociąg odjechał o. 24 939. Wyślij. A, teraz tak to. Odjazd. I 74, czyli to. Odjazd, dobra. Linia. Aha, ten jedzie do Krakowa. 138. A tutaj jest jaka linia? 505. A, on jedzie tu. Tylko mówię, że coś mi tu nie pasuje. Tu musimy przemienić. Teraz tak. I tu musimy przemienić. OK. I to leci 58. Dobra, to mamy czas. Pojechało, to pojechało. Dobra. Co odjechało? Co ja nie wysłałem? Minutę wcześniej mu odpisałem, co pojechało. No dobra. Czyli to też mogę sobie już wykreślić. Kurde, jaką tu kartkę trzeba mieć. Przed sobą. Przygotowano. No dobra, to jest test na pół metku filmu. Oczywiście czekam w komentarzach. Napiszcie mi, czy byście chcieli też zobaczyć moje poczynania w tej nastawni, ale już w tym wypadku na żywo.
Więc wtedy może się coś więcej dziać, tylko będzie, podejrzewam, ciężko dorwać to na stawnie w godzinach popołudniowych, ale może się uda. Tak jak mi się teraz to udało w tym momencie wyczaić. Ewentualnie na jakichś tych zagranicznych może będzie luz. Dobra. Co my dalej tu będziemy oczekiwać? A dalej widzę tu. Dwadzieścia cztery, 171. Okej. Sobie tu też zapiszę. 24, 171. I ten pociąg. Ten pociąg. Ten pierwszy. Tor dziewiąty. 13:01. 13:01. I on jedzie w kierunku Katowic Towarowych 137. Ok. Następny jest 406-23. 406-23. Aha, i on też widzę, jest na ten sam tor i peron co pociąg poprzedni. Ciekawie. I odjeżdża 13:06, a jedzie w kierunku też linii numer 137. O, ciekawie. Coś już chyba mi tu. Nie te klawisze. O, co mi tu mamy? Co odjechało? To my zamknijmy. No, zamykaj się. 42-124. 42-124. 40. Jest taki coś. 42-124. I to jest pociąg. Peron drugi. Tor trzeci. Odjeżdża 13:08. 08 i on jedzie dalej w kierunku linii numer 1. OK. To musimy się przejść tu. Katowice, dobra. Widzę, że dwa pociągi nam jadą. Czterdzieści jeden, 122. O, do tego to. 41-122. Drugi, pierwszy. 2, 1. Dobra, sobie później zapiszę. Drugi. Drugi, 1. Czyli to jest tu. No, przekładaj się. Nie zawsze to widzę, załapuje. Nie tak. Tak. I wpuszczamy. Drugi na pierwszy, ok. A ten miałem wypuścić. 344 to jest linia 138. Chyba już. Dobra, tak na ociemko. Dobra. Wpuszczone. Troszeczkę opóźnienia dostał dwuminutowego. Jedzie, dobra. Ja sobie od razu tu. To jest 344, dobra, to jest to. Przejazdu. To jest. Jaki to jest kierunek? Zawodzie. Nie, jakie zawodzie? A nie, dobrze, zawodzie.
kontaktu. Pociąg odjechał o 43.344. Wyślij. Dobra. Wykreślić go, żeby mi się nie myliło. I tu mamy kolejny. 24.171. To jest 1.9. 1.9 to jest ten na samej górze. Dobra. Tak. Jedziesz. I jedziesz. Dobra. Więc tak, tu jest 41.122. 41.122. Przyjazd. 24.171 też powinien być. 42.124. 42.124. Dobra, ten jest. Peron drugi, tor trzeci. Peron drugi. Tor trzeci, czyli tu. To tak musimy zrobić. O. Jest. Teraz zobaczmy. 41.122. Czy ja to odznaczyłem? 41.122. Jest już odznaczony. Czego nie uzupełniłem teraz przy okazji? 41.122. Dobra. Od której on odjeżdża? 13.06. W kierunku jedynki. A, 13.01. Aha, dobra, to ten od razu musi odjechać. 171. Tak, to jest ten. I on odjeżdża 137, czyli tu. Tu mamy, tu mamy, tu prosto. No, zadziałasz? Okej. Od razu zielone. Jedzie, postoi i odjedzie. Dobra, to jest ten. 406. 23. Z tego co wiem, to też powinien tu zaraz być. Pewnie stąd przyjedzie. Zobaczmy, czy coś tu jest. 406. Nie ma. A nie, tutaj było. 406, 74, 12.53. Aha. 20. A nie, to nie ten numer. Okej. Okay. Czyli tak, ten musi odjechać, 24.171. Dobra, tu godzina przyjazdu. Sześć po, czyli musi odjechać z peronu, a to już następny. 8 po, 42.127. 124. Co tu jest? 42.124. 124 to jest 2 na 3. 13.08. 13.08 i to jest na linię numer 1. Ok. To jeszcze chwilę mamy czasu. Dobra, tamten odjechał. Od razu tu. 171. Gdzie on tu jest? Ten. Odjazd. I tu. Pociąg odjechał o. Tu jest linia numer 24.171. Wysłany. Wykreślam go sobie z karteczki pomocniczej.
Okej, super. Zamknij. Co my tu dalej mamy? Powinien tu być kolejny pociąg, ale on jeszcze nie dobył. Ale możemy sprawdzić, gdzie on jest. Ten 4623. Aha, to on dopiero kieruje się w kierunku Sosnowca. Okej. 47, 124, 122 widzę się do nas kieruje. 7 po. 124 odjeżdża 8 po. Ok. 8 po. No to już go wyprawić trzeba. Tak, a tutaj co stoi? 123. Nie mam go zapisanego póki co. A 123. 19. Aha, dobra, no to jest możliwe do zrobienia. 123. 24, dobra. 16 po odjeżdża. To możemy go tu od razu przekierować. 8 po 124, tak, dobra, tu od razu temu daję wyjazd. I tu. Coś czuję, że ten powinienem wypuścić przed. A z ciekawości zobaczę, bo on już pod semafor podjechał. 41, 122. Tak, 6 po. Okej, okay, nie ta kolejność. Zdarza się. Świnka się będzie ta ściągła za tym. Za siódemeczko. Czyli tak. 41, 124. Dobra. Teraz tu sobie zrobimy zawodzie. Odjechał o. 41, 122. Nie, nie. No tak, dobrze. 122. Źle. Nie, muszę się upewnić. 124. 42, 120. 4. Nie to. I teraz tu szybko zrobimy. Tak. I tak. I 122 również. I tu. 42, 122. Jeśli. A tu nam wjechał 123. Gdzie on jest? 123. Dobra, tu. Przyjazd. I tu mam coś czeka. Kolejnego 42, 170. 42, 176. 42, 176. Peron drugi, tor pierwszy. Peron drugi. Tor pierwszy, czyli tu. Dobra. Tutaj co nam czeka? 14-119. Nie powiem, roboty jest trochę. Dwadzieścia cztery, 123, o którym on odjazd? 13-16. 16, to jeszcze dużo czasu. 122, dobra, puszczamy dalej.
14-119. 1-7, pierwszy peron i siódemka, czyli tu. Też cię puszczymy. A ten 40-170. Aha, teraz następny jest. O kurde. 40-174. 40-174. Peron drugi, tor trzeci. Peron drugi. Tor trzeci, czyli tam. To sobie tak zrobimy. Wjeżdżaj. Teraz wiecie, dlaczego czasami jest tak, że pociągi są opóźniane. Oczywiście podejrzewam, chociaż nie wiem, tutaj nie widać, żeby tu było więcej osób pracujących. No ale to wiadomo, inaczej jest. Inaczej to jest w takim symulatorze niż na żywca. Bardziej człowiek sobie to ogarnie. No bo ja sobie tu muszę tak 40, 24, 123. Dobra, to mam. Za moment. 24, 7, 176. No, zaczynam trochę mieć mętlik już tu. Jeszcze jak ci pociągi nie przyjeżdżają. 176, no to jest przyjazd. 123, 6 po. A to on już jest strasznie opóźniony. 137. Czyli tu. Puśćmy to. Katowice towarowe. 123, 24. 24, 123. Wyślij. Czemu on nie jedzie? Ja się pytam. Jeszcze raz. 24, 123. A, on za 2 minuty odjeżdża. O, ale dałem ciała. No i to jest właśnie trudność tej nastawni. Bo teraz naprawdę się mi tu narobiło pociągów. 42-176. Ten odjeżdża o 18 po, to nie. 40-174. 40-174. 23 po odjeżdża. 14-119. 13-10. A, to tego powinienem puścić. 137. No dobra, trudno. Odjedziesz troszeczkę później. A dobrze, że tu chociaż mam, że odjeżdża. A co mamy tu? 400. To możemy go puścić od razu tu, bo ja z tego co pamiętam. 23. Tak, peron pierwszy, tor 9. Czy on jedzie tu na koniec? A, i tu kolejny. 44-345. I on jest trzeci, tor czwarty. Tor czwarty, czyli tu. Oj, przepraszam. Dobra, tu. O, możemy tu już go puścić w ten sposób i w ten sposób. Dobra. Można powiedzieć, że z utęsknieniem czekam upływu tej godziny.
A zostało nam jeszcze 5 minut. Więc wypuszczę te pociągi, co tutaj już mam. I zakończymy na tym odcinek. A wy oczywiście piszcie, czy chcecie zobaczyć, jak się męczę na żywca. Na live'ie. Dobra, tamten pojechał. Wypuszczamy tego. I możemy od razu wypuścić tego. Musi się tam zwolnić, niestety. Aha, i tu musimy jeszcze przepust ustawić. Jeszcze nie możemy ustawić. Dalej, dalej, dalej. Szybciej. Teraz nawet mi się nie chce im pisać, co odjechało. Dobra, co to jest? 44 345, czyli to przyjazd. No, dalej. Dobra, poryt. 14 119. Odjazd. Czternaście sto dziewiętnaście. Jeśli wysłany. Czterdzieści cztery, 345 to on ma od razu. 24 po, no to gdzie? Co my tu dalej mamy? 406, 23 i on ma 137. Czyli też tu. No zwolnij szlak. Dobra. Dobra, czekamy na zwolnienie. 40 174, 23 to za 3 minuty. 176 odjeżdża. Dobra, linia numer 1. Tu, tu, tu i tu. Dobra. No co jest? Czterdzieści dwa, 176 odjechał. Dobra. 176 odjazd. I tu. 42 176. I dobra, to zrobione, wysłany, dalej 406, gdzie to było? To jest to? To jest to. Okej. Okay. Teoretycznie zaznaczenie tego to powinno też w jakiś tam sposób z automatu tam dawać sygnał. 176. Dobra, co my dalej tu mamy? Ten odjechał, ten odjechał. 40 174. 23.
To możemy sobie go mu przygotować. 74 to jest numer 1. Ok. Podnieśmy tu. I tu będzie już, dobra. 23, 2 minuty. To możemy tak zrobić. I tu mamy 44,345. 24 po. To za też za 2 minuty. Linia numer 139. 139, czyli tu. Okej. Prosto. Tu zrobimy w ten sposób. No. Czyli tu. Okej. I też go już wypuszczam. Znaczy wypuszczam. Daję mu zielone. I niech już mi na razie nic nie przyjeżdża. I chyba nic nie przyjechało. Czekamy do 24. Dobra, jeden odjechał. Odjechał pociąg 40-174. Czyli ten. Okej. Teraz tutaj zróbmy. 40-174. Wyślij. A ten ma odjechać 24, czyli za minutkę. Nie mniej. Chyba, że stąd nie widać. Ale będziemy widzieli tu. Czy ruszył, czy też nie. No. Strona pomocnictwa jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Przynajmniej widać, że co odjechało, co jest opóźnione, w jakim kierunku i tak dalej, niż ta podstawowa wersja SimRaila. Dobra, ten też widzę ruszył. Tak. Dokładnie. 345 godzina odjazdu. Zaczyna mi jakieś pyłki fruwać. Dobra. Opróżniliśmy stację. Nic już nie czeka. No, co prawda tu chcę coś wjechać, ale ja na ten moment się żegnam. I piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym się jeszcze pomęczył. Na tej nastawni. Oczywiście w materiale już troszeczkę dłuższym, więc więcej potu będę miał. Ale to musi być spora ilość osób, że chce. Dobra, ja Wam dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach i materiałach na żywo. Miłego dnia.